Nasze doświadczenie w kotłach gazowych jest ogromne. Jako pierwsi też wprowadziliśmy kondensacyjny kocioł gazowy, który na początku był uznawany za coś egzotycznego. Zrodził się pomysł w głowach inżynierów włoskich, a czemu nie zastosować kotła gazowego jako to szczytowe źródło, które te wady pomp ciepła w niskich temperaturach tak naprawdę niweluje. Czy kocioł gazowy bez tego prądu jest w stanie iść na jakimś UPS-ie? W momencie, kiedy jednostka zewnętrzna nie ma zasilania, jednostkę wewnętrzną jesteśmy w stanie zasilić z UPS-a, wspomnianego z akumulatorem, i wówczas całą pracę przejmuje kocioł gazowy. Kupując Vitrix Hybrid, dostajemy już w zestawie zawory antyzamrożeniowe, które zabezpieczą nam jednostkę zewnętrzną przed zamarzaniem. I one, tak jak klasyczne zawory antyzamrożeniowe, otwierają się w momencie, kiedy temperatura wody w układzie spadnie poniżej 4 stopni. Jeżeli chodzi o pompę monoblokową czy splitową, wcześniej miałem takie preferencje, wcześniej to były pompy splitowe, ze względu właśnie na tę możliwość zabezpieczenia się przed zamarzaniem, że nie musimy używać zaworów antyzamrożeniowych czy napełniać medium grzewczego glikolem. Automatyka Magis Combo pozwala raz blokować pracę jednostki zewnętrznej, ale z drugiej też strony, jeżeli mamy te nadwyżki energii elektrycznej, możemy wykorzystać tą energię do tego, aby pompa ciepła zakumulowała te nadwyżki chociażby w zasobniku ciepłej wody użytkowej. U nas klient otrzymuje 5-letnią gwarancję, która jest gwarancją producenta. Więc jakakolwiek awaria w urządzeniu podczas 5-letniego okresu użytkowania jest naprawiana, usuwana na koszt nasz jako Imergaz. Posiłkujemy się serwisami zewnętrznymi. Mamy ich w Polsce blisko 200, jeżeli chodzi o pompy ciepła i hybrydowe pompy ciepła. Mamy magazyn części, więc mamy każdą część zamienną do naszych urządzeń. I nasza polityka wygląda w ten sposób, że w momencie, kiedy serwis zamówi taką część, mają następnego dnia roboczego u siebie, więc jesteśmy w stanie szybko takie awarie rozwiązywać. Ktoś ma dom, powiedzmy, modernizowany po termomodernizacji. Zapotrzebowanie jest około 10. To jest przy minus 20, tu warto o tym pamiętać. Przy zerze mamy około 5, no to powiedzmy przy plus 7 będzie to... Pewnie w okolicach 2,5. Tak, w okolicach 2,5. No to czy w tym momencie możemy dobrać do takiego domu Victrixa 4-kilowatowego i po prostu założyć sobie, że pompa będzie pracowała no, do tych plus 5, a potem już wiadomo, że będzie za mała. I może nie tyle będzie wspomagała się piecem, co po prostu piec się włączy jako główne źródło, tak? Tak, to tutaj możemy faktycznie powiedzieć o tym, że możemy dobrać Vitrixa Hybrid, bo w momencie, kiedy ta pompa ciepła przy tych 2-3 stopniach może jej brakować mocy, ale będzie nadal tańsza w eksploatacji niż kocioł gazowy, ona będzie pracowała. I w momencie, kiedy nie będzie w stanie osiągnąć wymaganej temperatury na zasilaniu, będzie odpalać sobie kocioł gazowy. Będą pracowały razem, gdzie kocioł gazowy pozwoli dobić pompie ciepła o te 3, 5, 6 stopni tą temperaturę na zasilaniu, gdzie jak pompa, jak dobrze wiemy, jak ona ten powrót ma trochę wyższy, jest w stanie tą temperaturę na zasilaniu osiągnąć, wyłączy sobie kocioł gazowy i dalej będzie pracowała sama. Okay. I wówczas, jeżeli budynek ciągle podgrzewamy, to utrzymywanie temperatury w budynku nie wymaga aż tak wysokich temperatur zasilania, nie wymaga aż tak wysokiej mocy grzewczej. Oczywiście. I my tutaj też testujemy nasze hybrydowe pompy ciepła. Monitorujemy to zewnętrznie, patrzymy, jakie pompa osiąga moce grzewcze. Co ciekawe, nawet w budynku o powierzchni 160 metrów, bo taki mam na myśli, który testujemy, na instalacji grzejnikowej przez większość czasu podczas zimowego dnia pracuje pompa ciepła i tylko widać takie piki, kiedy ten kocioł gazowy faktycznie się załącza, kiedy potrzebuje wspomóc pompę ciepła. Więc tu faktycznie to, że z wykresu może nam wychodzić, że pompa przy plus 4, plus 5 nie daje sobie, może nie dawać sobie rady, w rzeczywistości często nie musi mieć miejsca, bo może ta pompa ciepła nawet do niższych temperatur sobie dać radę, bo ona, te 4 kW często faktycznie są wystarczające do tego, żeby budynek ogrzać.
a już poniżej zera odpalać się może faktycznie sam na przykład kocioł gazowy. No bo tu w zasadzie się nie martwimy grzałką, no nie? Tak, tu się w zasadzie nie martwimy grzałką. Myślę, tu też fajny temat poruszyłeś. Klienta, który ma budynek termomodernizowany, to ideą hybrydowej pompy ciepła jest też to, że często klient stoi przed takim dylematem. Czy dzisiaj wymienić źródło ciepła, a następnie potem ocieplić budynek, czy zrobić to w drugą stronę? Czy najpierw dzisiaj ocieplamy budynek, a za parę lat wymienimy sobie źródło ciepła? To w hybrydowej pompie ciepła jesteśmy w stanie dzisiaj wymienić sobie ten stałopalny kocioł, który jest nieefektywny, którego musimy wymienić, bo na przykład zaczyna obowiązywać ustawa antysmogowa, gdzie wiemy, że dzisiaj montując pompę ciepła musiałaby być to na przykład 16-kilowatowa pompa, która za 2 lata, jak budynek ocieplimy, będzie dwukrotnie za duża. To dzisiaj możemy, dobierając hybrydową pompę ciepła, dobrać sobie moc pompy ciepła już na stan po termomodernizacji, bo wiemy, że mamy szczytowo kocioł o mocy 24 kW, który nam przez te 2 lata oczywiście przejmie większą część stanu grzewczego, będzie więcej pracował, a w momencie, kiedy budynek termomodernizujemy, nie musimy wymieniać pompy ciepła, czy nie musimy dokładać jakichś dużych buforów, żeby zapewnić stabilność pracy pompy ciepła. Okej, okay. A czy wy macie jakieś kalkulatory doborowe do tych urządzeń? Tak, mamy dedykowane narzędzia dla instalatorów, gdzie wprowadzając dane budynku, program dobierze kilka rozwiązań. Będą to pompy ciepła klasyczne, ale będą też to pompy ciepła hybrydowe, zarówno wersji split, jak i wersji monoblokowej. Jeżeli będzie ona jeszcze w stanie ten budynek ogrzewać efektywnie, to tak naprawdę instalator dostaje wachlarz rozwiązania, które jest w stanie ofertować klientowi. To jest fajne w porównaniu z takimi standardowymi kalkulatorami, że nie pokazuje nam tylko zapotrzebowania i klienci muszą się martwić o to, czy już instalator dobrze dobierze pompę, tylko tu producent zaleca takie i takie rozwiązanie, tak? Tak, to tutaj w momencie, kiedy instalator wprowadzi dane o budynku, otrzyma rozwiązania, jest w stanie również wprowadzić ceny gazu i ceny prądu aktualne, tak aby kalkulator od razu policzył szacunkowe koszty ogrzewania tymi rozwiązaniami. I taki raport jest w stanie instalator dołączyć do oferty dla klienta, tak aby też on widział, jakie urządzenie jest ofertowane, poznać go bliżej, a także sprawdzić szacunkowe koszty ogrzewania. A jesteśmy tam w stanie określić na przykład punkt biwalentny dla pompy ciepła? My to już z góry tak naprawdę ten punkt biwalentny narzucamy w kalkulatorze jako administratorzy. On też jest uzależniony od ceny gazu i ceny prądu, ale to staramy się go w taki sposób dobrać, aby odciążyć instalatora z doborem punktu biwalentnego. My go tak prowadziliśmy, żeby w momencie właśnie faktycznie, kiedy mogłoby się okazać, że nie ma tego gazu, żeby ta pompa ciepła była w stanie popracować do punktu biwalentnego, który jest często dobierany w przypadku klasycznych pomp ciepła, czyli tych, które pracują z grzałką elektryczną. Okej, rozumiem. I jaka to jest temperatura? Ona tak naprawdę zależy od strefy klimatycznej, w której się znajdujemy. W przypadku trzeciej strefy będzie to w okolicach minimum minus 7 stopni temperatury zewnętrznej. Okej. Okay. No, czyli faktycznie to klasycznie jak przy pompie ciepła. Tak. Coś jeszcze chciałem zapytać, jeśli chodzi o, bo mówiliśmy wcześniej o tym, że pompa hybrydowa to jest tak naprawdę najtańsze źródło ciepła. A powiedz mi, co ty myślisz, że się będzie działo, jeśli chodzi o ceny gazu? Bo słyszy się o podatkach od emisji CO2. Tak już prywatnie, jakby jaka jest twoja opinia na ten temat? Tak. My jako firma Imergas uczestniczymy często w różnego rodzaju konferencjach. Jesteśmy obecni w Polskiej Organizacji Rozwoju Pomp Ciepła czy w Stowarzyszeniu SPIUK. Często na tego typu spotkaniach również są poruszane przyszłe ceny energii elektrycznej czy gazu. Komisja Europejska też takie symulacje jakiś czas temu przedstawiła, jak może się kształtować stosunek ceny energii elektrycznej do ceny gazu. Wiemy, że dzisiaj są dość wysoki, ale w przyszłości będzie on na pewno coraz mniejszy. I na podstawie tych szacunków, na podstawie tego, że w 2027 czy 2030 roku zostaną nałożone podatki na paliwa kopalne, ja również z moim zespołem sprawdziliśmy, jak te ceny faktycznie mogą wyglądać.
i nałożyliśmy sobie to na koszty eksploatacji, właśnie hybrydową pompą ciepła na koszty inwestycyjne. Wiemy też, że w drugiej połowie tego roku cena zarówno energii elektrycznej, jak i cena gazu zostanie uwolniona. Mhm. I my, łącząc te wszystkie fakty, sprawdziliśmy, kiedy faktycznie takie rozwiązanie hybrydowe może się zwrócić. Biorąc pod uwagę podstawowe dofinansowanie w programie Czyste Powietrze, hybrydowa pompa ciepła Vitrix Hybrid może się nam wrócić już za 2 lata. Okej. No to też wiadomo, na pewno zależy od konkretnego domu, jego zapotrzebowania i tak dalej. Ale powiedz mi, no bo... Czyli uważasz, że... Bo bardzo dużo się mówi o tym, że prąd zostanie uwolniony, cena energii elektrycznej. A o gazie no, bardzo wiele osób zapomina. A powiedz mi, ty myślisz, że to właśnie gaz będzie drożał, a prąd będzie powoli się stabilizował, czy bo ja, mówiłeś o stosunku. Tak, mówiłem o stosunku. Ja myślę, że faktycznie ta cena gazu będzie rosła, a te podatki, które będą nakładane na cenę gazu, na gaz spowodują to, że ten gaz na pewno nie będzie tańszy, a będzie szedł w górę. Co do energii elektrycznej, tutaj też nie możemy zapominać o instalacjach fotowoltaicznych, które będą nam pomagały tak naprawdę redukować koszty związane z energią elektryczną. Niestety nie jesteśmy w stanie zredukować kosztów gazu, no chyba by, że przez niższe zużycie jego. I uważam, że przyszłość jest faktycznie w urządzeniach, które będą oparte o energię elektryczną, którą będziemy w stanie wygenerować z własnych instalacji, czy to będzie instalacja fotowoltaiczna, czy to będą wiatraki. No właśnie. To jesteśmy w stanie faktycznie połączyć pompę ciepła, czy hybrydową pompę ciepła z taką instalacją i te koszty sobie redukować. Opierając się dzisiaj na samym gazie, uważam, że w przyszłości może to powodować, że te koszty będą nam zdecydowanie rosły. I dzisiaj decydując się na źródło ciepła, wybierając między kotłem gazowym a hybrydową pompą ciepła, ja przyznam szczerze, że nie widzę ekonomicznego uzasadnienia montowania samego kotła gazowego. Uważam, że patrząc w przyszłość, warto już dzisiaj zainwestować w hybrydową pompę ciepła. Tak, bo tu popatrzmy też z tej strony, że ktoś ma kocioł węglowy, należy mu się na przykład najwyższy próg dotacji. Jeśli założy teraz kocioł gazowy, to za 3 lata gaz podrożeje, on już do dotacji prawdopodobnie na pompę ciepła nie dostanie żadnej. Więc to byłaby też taka trochę zmarnowana szansa. Dokładnie tak, gdzie weźmy pod uwagę, że jeżeli mamy klienta, który ma dzisiaj kocioł węglowy i otrzyma 100% dofinansowanie na wymianę tego źródła, to on jest w stanie w tej kwocie zamontować hybrydową pompę ciepła. Czyli to można powiedzieć, że ma kocioł gazowy gratis. Dokładnie tak. Lub po prostu ma tak naprawdę ma kocioł gazowy, który chciał, a gratis ma pompę ciepła. No można i tak. Zależy od podejścia. Tak, bo często dzisiaj jesteśmy na tym etapie rozwoju naszej branży i świadomości klientów, gdzie powoli znów jest przekierunkowanie opinii klientów, że ten kocioł gazowy jednak jest lepszy niż pompa ciepła. I często też czytam fora internetowe, często też rozmawiam z klientami, oni stoją przed dylematem, czy dzisiaj, czy to jest nowy budynek, czy modernizowany, wybrać kocioł gazowy, czy wybrać samą pompę ciepła. W momencie, kiedy mamy możliwość podłączenia się do instalacji gazowej i jesteśmy przekonani na ten kocioł gazowy, to ta hybrydowa pompa ciepła jest tak naprawdę dodatkiem do tego, co chcemy. Dodatkiem, który pozwoli nam w przyszłości te koszty ograniczać, bo faktycznie dostajemy 2 źródła ciepła, gdzie tak jak wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy, na wypadek awarii jednego z nich pracuje drugie, czyli nie mamy gazu, pracuje pompa ciepła, nie mamy zasilania energią elektryczną sieci, możemy odpalić sobie z UPS-a kocioł gazowy i mamy zwiększone bezpieczeństwo. Co więcej, możemy uniknąć sytuacji, w której dzisiaj montujemy kocioł gazowy, za rok te ceny się zmieniają lub za 2, co dzisiaj jest ciężko nam przewidzieć i stoimy przed lustrem i plujemy sobie w brodę, że a kurczę, mogłem kupić tą pompę ciepła, byłoby taniej, albo w drugą stronę, mogłem zamontować kocioł gazowy, bo ta cena prądu nadal jest na wysokim poziomie.
to my, mając hybrydową pompę ciepła, dopasowujemy się do tych cen i zawsze jesteśmy w stanie ogrzewać się taniej niż mając tylko jedno źródło ciepła. A tu myślę też, że się zgodzisz ze mną, że ogólnie to ostatni, myślę, pół roku, jak nie troszkę więcej nawet, no to pompy ciepła mają bardzo złą renomę, że tak powiem, na internecie. I teraz skąd to się bierze? No, nie z tego, że pompy ciepła są złe albo gorsze od kotła gazowego, bo to oczywiście zależy od sytuacji, tylko bierze się to, no, moim zdaniem, z tego, że do klienta przychodzi handlowiec, który nie ma za bardzo pojęcia o doborze urządzeń, nie wie nic tak naprawdę o samym urządzeniu. No i potem przychodzi sytuacja, że mamy grzejniki żeliwne, potrzeba 70 stopni. Jest pompa propanowa, która te 70 stopni osiąga. No ale tak naprawdę to ona zużywa wtedy prawie że tyle prądu, co grzałka. No i to stąd właśnie się bierze z nieprawidłowego doboru tych urządzeń. Myślę, że tutaj też fajnie, że macie ten kalkulator na pewno. Tak, na pewno kalkulator pomaga, ale jeszcze rozwijając swoją myśl, faktycznie myślę, że tutaj wchodzą dwie kwestie na niezadowolenie klienta. Jedna z nich to jest to, że ktoś być może nie poinformował klienta o tym, że ten budynek, który jest słabo zaizolowany, który ma instalację wysokotemperaturową, będzie generował wysokie koszty użytkowania. I jak sprawna pompa ciepła by nie była, czy jakiegoś źródła byśmy nie zastosowali, to zarówno kocioł gazowy może zużywać więcej gazu, czy pompa ciepła będzie zużywała większą ilość energii elektrycznej. I tutaj faktycznie zły dobór pompy ciepła, źle wykonana instalacja, a także to, że budynek potrzebuje wysokiego zapotrzebowania na energię, powoduje to, że ten klient potem się frustruje. Frustruje się raz, że te ceny ogrzewania są wysokie, a jeszcze gorzej, jeżeli ta dobrana pompa ciepła nie jest w stanie poradzić sobie z tym budynkiem i nie jest w stanie go ogrzać, jest zimno. To w przypadku hybrydowej pompy ciepła na pewno jesteśmy w stanie uniknąć sytuacji, kiedy będzie zimno. To jest praktycznie zimno. Niemożliwe. Tak, to jest, no będzie niemożliwe. Co to musiałby być za dom, żeby ten kocioł był za mały? Kocioł jest w stanie nawet 85 stopni wygenerować na zasilaniu, więc my zawsze ten budynek ogrzejemy. Czy tam będą grzejniki wysokotemperaturowe, czy będzie wysokie zapotrzebowanie budynku, to pamiętajmy, że dysponujemy mocą 24, a nawet 32 kW w przypadku wyższych mocy hybrydowych pomp ciepła. To tego niezadowolenia klienta na pewno jesteśmy w stanie uniknąć. No, mówiłeś o tym zużyciu prądu. To moim zdaniem też jest trochę tak, że klienci właśnie, może to powiedziałeś, że ktoś nie poinformował o wysokich kosztach. Ja bym powiedział, że dużo osób spotyka się z tym, że zostali poinformowani o zaniżonych kosztach. Na przykład handlowiec obiecał 3000 kW, a tu w domu grzejniki 150 czy 180 metrów. No i ja wiem, że to jest niemożliwe, ty wiesz, że to jest niemożliwe. I teraz jakbyśmy trafili do takiego klienta i powiedzieli mu uczciwie, że to będzie, nie wiem, 6,5 tysiąca, 7 tysięcy, to ten klient no i tak wybrałby konkurencję, bo uważałby, że ich pompa jest po prostu lepsza. No. Tak, to tutaj. I to, ten rynek jest tak troszkę też zepsuty. Że tak, my w kalkulatorze często staramy się pokazać troszeczkę wyższe te koszty użytkowania, żeby faktycznie po roku eksploatacji sprawdzić, że wyszło niżej niż wyliczyli inżynierowie z Immergazu, bo faktycznie lepiej zadziałać w tą stronę, gdzie poinformować, że te koszty mogą być wyższe, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaka będzie zima. Jeżeli będzie zima bardziej z większą ilością niskich temperatur powietrza zewnętrznego, no to wiadomo, że przełoży się to na koszty ogrzewania. Nie wiemy też do końca, jakie są predyspozycje klienta, bo dzisiaj podczas wywiadu z klientem możemy sprawdzić, że klient chce mieć 21 stopni w budynku, gdzie podczas zimy może się okazać, że jednak wolałbym 22 czy 23 stopnie i te koszty też wzrosną. A to my faktycznie staramy się przedstawić takie realne, może trochę wyższe koszty eksploatacji pompą ciepła, żeby faktycznie po roku sprawdzić, że nie jest więcej niż my przewidzieliśmy. No, lepiej się pozytywnie zaskoczyć i kupić żonie kwiaty. Tak. Czy zaoszczędzone pieniądze. Dokładnie tak. I często klienci do nas wracają. Sam nawet miałem taką sytuację podczas targów NS, gdzie przyszedł do mnie klient, któremu
3 lata temu wyliczyłem pompę ciepła, wyliczyłem koszt eksploatacji i on mi pokazał, że co roku te koszty są na praktycznie podobnym poziomie i one są zgodne z tym, co ja wyliczyłem. I był bardzo zadowolony, że faktycznie mu wtedy powiedziałem, że ta pompa będzie taką ilość energii zużywała, bo byli inni, którzy, tak jak wspomniałeś wcześniej, mówili, że to będzie o połowę mniej. Tak, 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 tak. No bo nie sztuka dostać dotację na pompę ciepła, tylko sztuka potem zapłacić rachunek za, tak, za ogrzewanie. Dokładnie w tak. W niektórych przypadkach. No. I tu myślę, że faktycznie jedna kwestia to jest to, co powiedziałeś. Kupić pompę ciepła, ale druga kwestia to eksploatować ją i być z niej zadowolonym. Mm. Nie spodziewać się dodatkowych właśnie jakichś kosztów związanych z energią elektryczną, czy dodatkowych kosztów związanych z tym, że ta pompa ciepła szybciej się zużyła, bo na przykład była zbyt mała do budynku lub zbyt duża. Okej. No dobra. Kamil, chciałbyś coś jeszcze dodać może na koniec do naszych tak, widzów? Myślę, że rozmawiamy dość długo, ale nie wyczerpaliśmy jeszcze do końca tematu hybrydowych pomp ciepła. To nie ciepła. Jest jedyny odcinek, tak, który tutaj nagramy. Ja bym mógł o hybrydowych pompach ciepła rozmawiać pewnie jeszcze przez kilka godzin, bo myślę, że jest tyle zalet tych rozwiązań, których jeszcze dzisiaj nie poruszyliśmy, a które faktycznie wśród naszych klientów mogą spowodować to, że zaczną się bardziej tą technologią interesować i zaczną wykorzystywać te rozwiązania swoich budynków. Bo to wciąż nie jest popularny temat. Tak. Myślę, że nie jest aż tak popularny jak pompy ciepła. Na pewno jest coraz bardziej popularny z roku na rok. My zauważamy, że coraz częściej klienci używają nazwy hybryda, hybrydowa pompa ciepła. Coraz więcej pytają o nią, montują. Widzimy to też wśród naszych klientów, że decydują się na te rozwiązania, używają ich. Ale nadal klasyczne pompy ciepła są bardziej popularne, ale tak jak wspomniałeś, jest dużo artykułów, dużo głosów mówiących o tym, że pompy ciepła nie są idealnym rozwiązaniem. A myślę, że dla tych klientów, którzy mają większe potrzeby, hybrydowa pompa ciepła byłaby w stanie je spełnić. Albo dla tych, którzy się jeszcze nie zdecydowali, tak, czym się chcą grzać. No dobra, to myślę, że będziemy kończyć powoli. Dzięki, Kamil, ja za dzisiaj. Ja również Tobie dziękuję, Wiktor, że mogłem wystąpić z Tobą w tej rozmowie. Bardzo dobrze mi się rozmawiało i tak jak wspomniałem, mógłbym jeszcze rozmawiać dłużej o hybrydowych pompach. Niedużo cięć było. Tak. Dobra, ja też Wam dziękuję za to, że dzisiaj z nami byliście. Zachęcam do tego oczywiście, żeby być aktywnym u nas na kanale, zostawić polubienie, subskrypcję, bo większość osób, które nas ogląda, tak wynika ze statystyk, po prostu nas nie subskrybuje. No a tematy, które poruszamy, są na pewno ciekawe. Myślę, że jeszcze wiele takich fajnych odcinków się pojawi u nas. No i jeszcze raz Wam dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia.